Bernard Newcastle i Bernard Vogt. Szwajcarska para zmierza właśnie do drugiego kompleksu wodnego i widzimy, że na trasę wyruszyła już ostatnia polska para. Tym razem jest to Katarzyna Korkowska, dosiadająca 7-letniej klaczy Rosalii. Dorobek punktowy ważący 78,1 punktu karnego plasuje tą polską parę na 55. pozycji w konkursie. Plenty of jump in this Billy Newcastle. He's in. Let me run through the third of about four quarters. Up the hill he goes. He'll turn left hand in front of each trucator coming down. Paul Beck is out on track for Germany. Lined up there in fourth spot again at 43.1. Do pałacu Agencji Nieruchomości Rolnej zbliża się właśnie Feje Filgrave. Ten pałac, przypomnę, to przeszkoda 12, więc jesteśmy, można powiedzieć, dopiero lekko za półmetkiem. Back to Reprieve at 12 and grabbing, really hold on to the back of the water. Quebec has the bit between her teeth. The 70-year-old mare, this Quebec, fights for the rein a little, but she's out of the wishing well. Good! Minimalnie przekraczając normę czasu, czyli z czasem 5:37, przed chwilą swój przejazd zakończył Ben Avok, dosiadający klaszy Bellani Castle. Yes, what a time for Bellini Castle. Excellent clear round for Ben Fogg. Bellini Castle, the Irish Sport Horse, 5:37, an excellent time. 2.8. And 6.1, their new total. Warming him down beautifully. Well done, Bellini Castle. Exceptional horse. This 7-year-old mare coming to the second quarter is also exceptional. She's doing very, very well. This is 7-year-old. Back for the running now to the next quarter. Przed chwilą na trasę wyruszyła bardzo utytułowana zawodniczka wygrywająca tutaj zawody z cyklu Pucharu Świata, Sandra Alfart. Tym razem ta zawodniczka stawia na 8-letniej klaczy Talia Unreal. Zajmuje aktualnie 6. lokatę w konkursie, dorobek punktowy to 44,6 punktu karnego. Yes, all the pit riders here. Great to see Sandra Alfart now. They're on track there. They're in 6 spot, 44 is their time. And onto the first combination at 5. Rosalie is also out there. Rosalie. Kadozina Kakowska on Rosalie. They're up to the pit of 11. Katarzyna Dobrowska i Rosalie. Polska para zbliża się już do pierwszej przeszkody wodnej. Jak do tej pory jadą one bez błędów. Just a 7-year-old again, a lovely there, Rosalie. Super. And she is beautiful jump over our palace and this first quarter. She's lovely again, this Rosalie. Through the air. What an athlete, Rosalie. 7-year-old only. Showing huge talent to the first water. Nicely done, Rosalie. Yeah, yeah, yeah. Going. Exactly. Oh. Daria, I'm a sponsor. Pana prawdopodobnie mniej Niemka Firgrawy na koniu Kebek nie utrzyma zajmowane przez siebie czwartej lokaty, ponieważ dość znacznie przekroczy normę czasu, prawie o pół minuty. A nawet o ponad pół minuty jej czas to 6 minut i 4 sekundy. So Quebec time record 604, 604 for Quebec. 13.65 penalties. Tak więc w związku z tym, że Niemka spadła na 14 lokatę w związku z przekroczeniem przez siebie normy czasu, na 4 pozycję wskoczył Paweł Spisak, dosiadający klaczy strona druga. Wszystko zależy od przejazdu Sandry Alfart, jednak jest to bardzo doświadczona, utytułowana.
zatytułowana zawodniczka mistrzyni olimpijska, ale jeżeli ewentualnie przydarzy jej się coś na trasie krosu, Paweł Spisak ma szansę na wskoczenie nawet na trzecie miejsce. A beautiful, beautiful 8-year-old man, Aniette Moria. There she is. To be in first quarter, she's so gay. Impressive in the show jumping yesterday, and then loving this. No fun. Real good one again coming under. Her protection, the Italian Memoria, beautifully to that first quarter. 44.4 in sixth spot, only down sixth spot. She can climb up some good spaces here, Italia. Memoria, 12.6. Sandra Offart, Italia, La Morial wyłaniają się właśnie z lasu i pokonywać będą bardzo specyficzną hyrdę. Za chwilę pod niemiecką zawodniczkę czeka pokonania przeszkoda. Oto przeszkoda firmy Demoku i klubu Stradona z Strzegą. Rosalie coming home beautifully. Rosalie has had a tremendous run here. Just a 7-year-old there, just a last. Takes deep and then just pops in safely. Na trasę krosu, wyruszyła także Anna Zimmer z Niemiec, posiadająca klaszy Klara. Jest to 15. zawodniczka w tym konkursie, która po ujeżdżeniu i skoku zgromadziła na swoje koncie 49.